Otwieram uroczystą sesję Rady Gminy Dąbrówno. Dzisiaj nasza sesja będzie szczególna, bo zorganizowana z okazji 690. rocznicy lokacji Dąbrówna. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco. Otwarcie sesji, co już nastąpiło. Wystąpienie wójta gminy Dąbrówno. Ryski stołeczne Dąbrówna. Wręczenie zaświadczenia o wyborze dla Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno pierwszej kadencji na lata 2016-2018. Złożenie ślubowania przez radnych Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno i zamknięcie uroczystej sesji Rady Gminy Dąbrówno. W 1326 roku Dąbrówno uzyskało prawa miejskie i tak naprawdę jest to pierwsze miasto w powiecie ostródzkim. Nawet Ostróda uzyskała te prawa miejskie 3 lata później, czyli w 1329 roku. Czyli jakby nie patrzeć, jesteśmy albo byliśmy najstarszym miastem w powiecie ostródzkim. Dlatego też uważałem, że warto tą uroczystość podnieść do takiej rangi i pokazać mieszkańcom, że tak naprawdę no, my jesteśmy tym najstarszym tutaj miastem w powiecie ostródzkim, no a przy tym obchodzimy również Dni Dąbrówna. Mamy klub sportowy Vel Dąbrówno, organizuje on turnieje, wyjazdy dla dzieci. Mamy dwa stowarzyszenia, które funkcjonują na terenie miejscowości Dąbrówno. Jest to Stowarzyszenie Nasze Miejsce na Ziemi, jak i Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie. I środki finansowe na rozwój taki oddolny naszej społeczności pozyskujemy właśnie przez te stowarzyszenia. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie Nasze Dzieci działa prężnie od pewnego czasu w kierunku promocji i aktywacji dzieci i młodzieży, ale także osób starszych w naszej gminie. Jednym z projektów, który w tej chwili realizujemy, jest projekt z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w którym została powołana Młodzieżowa Rada Gminy. Działamy wspólnie. Koordynatorem, twórcą i głównym sprawcą całego zamieszania jest pani zastępca wójta Dorota Szczurowska. I oddaję jej głos. Przedmówca, mój pani prezes Stowarzyszenia Nasze Dzieci, realizuje projekt FIO, tak, jeden z dwóch, bo drugi projekt to będzie ASOSA, ale mam też jeszcze jedno stowarzyszenie, które również otrzymało środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, więc ja reprezentując samorząd gminny mogę powiedzieć, tak jak tytuł projektu, że działamy wspólnie, tam gdzie gmina nie może, tam pośle stowarzyszenie, tak, więc wykorzystujemy się nawzajem, można tak powiedzieć kolokwialnie, ale z dobrym skutkiem, myślę, że z korzyścią dla mieszkańców, dlatego że dzięki temu dużo się u nas dzieje, jest aktywizacja. Młodzieżowa Rada Gminy to super ludzie, którzy chcą działać, chcą coś zmienić i współpracować i zarówno ze stowarzyszeniami, jak i na szczeblu samorządu gminy. No i mam nadzieję, że nam to wyjdzie za chwilę, ich inicjatywy, które będą poddane pod głosowanie i wybór trzech najlepszych inicjatyw właśnie w ramach programu projektu, który realizujemy, będzie poddany pod głosowanie dla młodzieży na nowo utworzonym i już działającym portalu Młody Obywatel Dąbrówna, do odwiedzania którego strony już zachęcam Państwa. A potem na jesieni również pierwszy zjazd młodzieżowych rad z województwa warmińsko-mazurskiego, który odbędzie się tu u nas w Dąbrówniu, więc też serdecznie zapraszamy. No a kolejnymi projektami to będziemy się chwalić już za jakiś czas. Ideą powołania tej młodzieżowej rady było zaangażowanie młodzieży, pokazanie jej, jak funkcjonuje tak naprawdę demokracja na terenie naszej gminy, również skierowanie naszych projektów uchwał do Młodzieżowej Rady, żeby ona również opiniowała to, jakby mogła wyrazić w demokratyczny sposób swoje zdanie o tym, jak my kierujemy rozwojem gminy Dąbrówno. Naszymi głównymi celami było postanowienie, żeby ludziom, którzy tutaj mieszkają, żyło się lepiej, szczególnie dla młodzieży, bo były organizowane różne kursy dla osób starszych, ale dla młodzieży nie było nic takiego.
pewno zamierzamy polepszyć, dać więcej atrakcji dla młodych w naszej gminie. Różne imprezy plenerowe, na przykład kino plenerowe, dyskoteki, żeby Dąbrówno to za przeproszenie nie było tylko dla osób starszych i młodych, ale żeby też się tutaj coś działo. Nasza gmina nie jest niczym gorsza od innych gmin i żeby fajnie spędzać czas, na przykład w lato, nie trzeba wyjeżdżać za granicę albo nad morze. W naszej gminie też można się bardzo dobrze bawić. Chodziło właśnie, powołując tą Młodzieżową Radę Gminy, żeby wsłuchać się w jej potrzeby i w to, co młodzież chce tak naprawdę od członków tej dużej Rady Gminy, jak i również od nas.